Dobrze, te dzieciaki mają rodziców. Tak. To, co rodzic ci wpoi, dziecko powiedzmy 4-5 lat ma czysty, chłonny umysł, ja to mówię brutalnie, czysty dysk. To, co w nim zaprogramujesz, to będzie. No, małe dziecko, no dzisiaj powiedzmy jest tu w Polsce, jak wyślesz go do Chin, zacznie się uczyć chińskiego, będzie po chińsku mówiło perfekcyjnie. Gdzie byś go nie wziął, to jest czysty, chłonny umysł. To jest rola rodzica zaszczepić, pokazać. Rok, dwa, trzy, cztery, jak mu poświęcić? Dziecko to nie jest komputer, że rzucisz. Dziecko, jak już jest małe i zaczyna już kojarzyć coś, ma być powiedzmy brutalnie, powiem, 2 metry od nogi, a nie, masz telefon, baw się, włączysz mu bajeczki, baw się. Jak po prostu patrzę na to, ktoś powie, a bo ty nie masz dzieci, no to ty guzik wiesz. Ale jak nie? Z bratanicą, siostrzenicą? Oczywiście, że z tymi dzieciakami jestem. Mój brat, który też przychodzi na treningi, bierze tego brzdąca małego, który ma 2,5 roku, sadza na ten materac i patrzy ten dzień. To dziecko patrzy. Ja pamiętam, nie wiem ile ja mogłem, jak mój tata trenował, to mnie z bratem zabierał. Gdzieś tam przy drabinkach siedzieliśmy sobie na materacu i ja nie pamiętam dokładnie, tylko takie po prostu przebłyski mam. Widziałem, jak ojciec podnosił te ciężary. I chłonąłem tą głowę. Ta głowa kodowała to wszystko, widziała to, zapisywała. No i nie wiem, przyszło 4-5 lat później, ja zacząłem to robić, bo ja widziałem to. Jeżeli piszesz się na rodzinę, albo bo wszyscy mają, to ja też będę miał. To jest takie podejście. Jak już się godzisz na rodzinę, na te dzieciaki, powinieneś być świadomym, a widzę, że niektórzy to chyba robią nieświadomie. Zrobią sobie, o fajnie będzie. Jak już zgodziłeś się na to, to trzeba się poświęcić temu. Jak chcesz, powiedzmy, wyprodukować, to żeby ten człowiek był do czegoś potem przydatny, to trzeba pilnować, uczyć, uczyć, uczyć. Cały czas uczyć później. A nie, że masz telefon, baw się.